27 czerwca przy Centrum Kultury odbył się festyn charytatywny pod hasłem Radosne i bezpieczne wakacje. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak malowanie włosów, lunapark, występy muzyczne i taneczne. Od nieba do dna. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.